Tak jest każdego roku, mówią mieszkańcy Ścinawy mieszkający na terenach zalewowych koło Odry. Spokojnie czekają na rozwój wydarzeń. Jeżeli będzie trzeba, z domów będą wynosić swój dobytek. Na razie zabezpieczają podwórka i wynoszą rzeczy znajdujące się w zabudowaniach gospodarczych. Anna Wysota z ulicy Chobieńskiej po powodzi w 1997 roku zrobiła kapitalny remont domu. Woda była na wysokości okien. Jak mówi, nie obawia się rzeki, bo ta choć wylewa często, to przecież nie za każdym razem jest powódź. Na razie czekamy, na razie nic nie robimy. No zobaczymy, no przecież się wyniesie z mieszkania meble, to tamto, co będzie można, nie? A to, co już zostanie, no to zostanie. Dawniej to cały czas było na łąkach woda, na tych rozlewiskach, bardzo często. To nie niepokoiło państwa? Nie, myśmy się nigdy nie bali, czy Odra wystąpiła z brzegów, czy coś. Nieraz był ogród tak do połowy zalany, bo jak weszła tam na łąkę w koło i się rozlała, no to do ogrodu weszła. Ale nie było tak źle. Sąsiad Wysoty, Stanisław Szumny, mówi, że pierwsze, co rano zrobił, to poszedł nad wodę. Jest na tyłach jego podwórka. Teraz idę dalej pracować, powynosić wszystko, nie? Ma pan jakiś wskaźnik na swoim podwórku? No, oczywiście, taki zrobiony. Zrobiłem sobie pomiarkę. Ile przebyło od wczoraj? No, z 10 centymetrów, tak przez noc. Pan z dużym zastanowieniem patrzył przez płot na tę wodę. No, już teraz bliżej jest. W zeszłym roku na wiosnę było podobnie, ale wtedy nie było takich ulew, jak teraz nas to pada. Zaczynamy się powoli bać. Trzeba będzie chyba zacząć wynosić sprzęt elektryczny. Nie panikują jeszcze, dopiero fala się zbliża. Może się rozleje gdzieś po polach i jakoś to minie. Rzadko się zdarza, że nie ma wylewów, a to są tereny zalewowe u nas, także przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że tutaj jest woda. Po 97 roku remont domu został wykonany. Po prostu miałem 70 cm w mieszkaniu wody. I tak jak w tej chwili stoimy, to można powiedzieć po szyję. No, tak gdzieś było. Dom ubezpieczony? Oczywiście, no, wyjścia nie ma. Mieszkańcy doskonale pamiętają, ile wody było w ich domach 13 lat temu. Są przekonani, że taka sytuacja tym razem się nie powtórzy. Władze gminy uspokajają, ale też przestrzegają, mówi Jan Przybylski, sekretarz miasta i gminy Ścinawa. Na dzień dzisiejszy nie ma obaw, żeby bezpośrednio zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego, najbardziej zagrożone posesje w Jurczu czy w Ścinawie, są rozmowy prowadzone i jest przygotowana na wszelki wypadek ewakuacja ich. Takie stany już zagrożenia na terenie gminy Ścinawa są przy poziomie Odry około 580 cm. Informacje władz gminy potwierdza współpracujący z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Henryk Smelkowski, którego dom znajduje się kilkadziesiąt metrów od koryta rzeki. W czasie wodnego kataklizmu 13 lat temu sam był powodzianinem. Mieszkam tyle lat, można powiedzieć, Odrę i tą rzekę to znam tak jak własną swoją kieszeń. Uważam, że jeżeli każdy będzie się kierował się i będzie słuchał, jaka jest stan wody, ile przybywa, to można po prostu temu wszystkiemu zapobiec i w ostateczności przenieść się wyżej. Smelkowski uważa, że na bazie informacji o stanach wody w miejscowościach położonych przed Ścinawą w skrajnej sytuacji będzie wystarczająco czasu na ewakuację.